że po raz kolejny, 28, jak słyszeliśmy, spotykamy się na mini Emausie. Chociaż tradycja sięga już 30 lat, ale gdzieś jakiś czas niespokojny spowodowały, że była przerwa, ale nie poddaliśmy się. Cieszę się z tego, że tak licznie zgromadziliście się i jak organizatorzy mówią, nawet więcej was jest niż spodziewaliśmy się jeszcze parę dni temu. Cieszę się dalej z tego, że nikt was nie zmusza, żeby tutaj przyjechać, a jednak jesteście. Cieszę się z tego, że patrząc na was, widzę was pasję, widzę, że macie jakiś konkretny cel w życiu i jesteście ludźmi, którzy poszukują szczęścia. No właśnie, i tego szczęścia zastanawiamy się, gdzie szukać we współczesnym świecie. I wy chyba wiecie, chociaż każdy z nas musi sobie nieustannie to przypominać i utwierdzać się w tym. Tego szczęścia powinniśmy szukać właśnie Eucharystii. Nie jest wam obce to miejsce, bo przecież jako ministranci często spotykacie się przy ołtarzu. Jako zespoły śpiewacze również towarzyszycie w czasie liturgii, aby ona pięknie wyglądała. I z tego się cieszę, że wiecie, gdzie tego szczęścia szukać. Zdarzyło się tak, że struna od gitary zaczęła narzekać. Mówi tak, ciągle jestem w napięciu, ciągle jestem podkręcana i strojona do innych strun. Ktoś mnie ciągle szarpie, uderza we mnie. Ja już mam tego dosyć. Chciałabym się uwolnić i zażyć wolności poza innymi strunami i poza tym pudłem, do którego jestem przyczepiona. I tak się stało. Została wykręcona ta struna, poluźniona, odłożona gdzieś na bok. Okazuje się, że muzycy nie zwracali na nią uwagi. No bo właściwie, będąc wypiętą z instrumentu, nie za bardzo ona spełniała swoją rolę. I nie będąc zauważoną, zaczęła się zastanawiać, gdzie było mi lepiej. Czy w tym pudle gitary, czy tutaj, kiedy jestem wolną, nienapiętą, nikt mi już nie uderza, a tak naprawdę nie jest nikomu potrzebna. Jaka była jej radość. I kiedy ruszała ze szczęścia, kiedy na powrót została przyczepiona do gitary, dostrojona do innych strun i wydawała piękny dźwięk. Nam się może czasami też wydaje, że gdzie indziej byłoby lepiej. Może w innym towarzystwie bym był bardziej wolny i mógłbym rozwiązać skrzydła i cieszyć się wolnością. Nie na tym polega wolność człowieka i szczęście, że mi wszystko wolno. Ale szczęście polega na tym, że znajdę właściwe miejsce w życiu i wiem, gdzie tego szczęścia szukać. Wydaje się, że to spotkanie służby liturgicznej mini Emaus jest takim miejscem, gdzie możemy znaleźć właśnie to szczęście. Spotykamy się wokół ołtarza, gdzie dotykamy największego skarbu, największego cudu, jakiego człowiek może doświadczyć. Ale my nie tylko spotykamy się w kościele. Za chwilę będą rozgrywki, za chwilę będziemy uczestniczyli w koncercie. Tak, to normalne życie. Muzyka, zabawa, sport, to wszystko musi mieć miejsce. Tego nie możemy się pozbyć. Ale ważne jest to, abyśmy przez te czynności codzienne uświęcali się i zbliżali coraz bardziej do Boga. Pozwólcie, moi kochani, że króciutko przywołam postać waszego rówieśnika. Pewnie już słyszeliście, a jeśli nie, warto się nim zainteresować. To Karol Akutis. Prawie 30 lat temu urodził się, więc czasy bardzo współczesne. Chłopiec, który ma tylko 15 lat, bo niestety ciężka choroba jakoś dotknęła go i
Pan w młodym wieku, właśnie w waszym wieku, zmarł. Ale słyszy o nim cały świat. Co on takiego nadzwyczajnego zrobił? Nic nadzwyczajnego nie zrobił. Mówią o nim, że nie był świętoszkiem, a jest błogosławiony. To był chłopiec, który mając 7 lat zachwycił się mszą świętą. Przystąpił do Komunii Świętej i postanowił sobie, że każdego dnia będzie uczestniczył we mszy świętej. Tak się też stało. Stał się gorliwym czcicielem też Matki Bożej, ale też regularnie uczestniczył we mszy świętej. Kiedy poznał tajniki internetu, stwierdził, że jest to potężne, piękne narzędzie, dzięki któremu możemy dotrzeć do drugiego człowieka, do całego świata. Owszem, tak jak my, pewnie interesował się jakąś bronią, byliście kostkami, ale pomyślał tak, nie, ja ten internet wykorzystam, mówi Karol Akutis, w celu tym, aby przybliżyć innym Boga. I stworzył piękne strony internetowe, na których pozbierał wszystkie cuda eucharystyczne. Inna strona, kiedy zaczął zbierać życiorysy świętych. I właśnie stwierdził, że to jest doskonałe narzędzie, którym może się człowiek posłużyć, które Bóg nam dał, aby właśnie Jego chwała rozszerzała się na cały świat. I tak się stało. Tak się stało, że będąc normalnym chłopcem, który lubił w piłkę grać, który tak jak inni też prowadził życie towarzyskie, zaczął grać na saksofonie, równocześnie był człowiekiem, który mówił, że przez internet będę służył innym i mówił o Bogu. W końcu powiedział tak, że Eucharystia jest autostradą do nieba. Autostrada, która jest w miarę bezpieczna, szybka. I dlatego tak duży nacisk kładł właśnie na sakrament Eucharystii. Dalej ten Karol Akutis mówi, że będąc blisko Pana Jezusa, to jest mój plan na życie. Moi kochani, tak sobie pomyślałem, taki młody chłopiec, nic na co się nie zrobił, a jednak cały świat teraz o nim mówi, przez to, że był po prostu taki naturalny, był sobą, znalazł swoje miejsce w życiu i mówił o tym, co jest w życiu najważniejsze. I mówi tak, dziwię się, że na stadionach jest pełno ludzi, a idę do kościoła i patrzymy na ten cud, największy na świecie, a tak mało ludzi przychodzi. Mamy wlepiony nos, mówi, w internet, w ekran komórki czy tabletu. Co my tam szukamy? Co, czego szukamy i dlaczego nam służy ten internet? Mówi, często to rzeczy, które są niepotrzebne, które może jakoś nas niszczą. Ale przecież internet możemy wykorzystać w dobrym celu. Przecież Bóg to narzędzie nam dał, abyśmy się nim posługiwali. Moi kochani, chciałbym wam życzyć tego, abyście odnaleźli drogę tą właściwą w życiu swoim. By ta droga prowadziła was do szczęścia. I tak jak ten Karol, mając świadomość, że umiera, bo to była śmiertelna choroba, białaczka, mówi, odchodzę już z tego świata, zdaję sobie z tego sprawę, ale nie żałuję żadnej chwili, bo ani minuty nie straciłem na rzeczy, które nie byłyby potrzebne. Cieszę się, że każdą chwilę wykorzystałem w dobrym celu, mówiąc innym o Bogu. Życzę wam, abyście podobnie jak ten młody chłopiec byli czuli szczęśliwymi i tego szczęścia byście szukali zawsze tam, gdzie ono jest. Właśnie w zasięgu ręki, na ołtarzu, w sakramentach świętych. To właśnie Chrystus jest tym prawdziwym szczęściem. I my przez muzykę, zabawę, przez bycie ze sobą będziemy tego szczęścia tutaj szukali. Jeśli go znajdziecie, to szczęście tutaj znajdziecie. Dzielcie się nim z tymi, do których wrócicie po spotkaniu mini Emaus. Bo tego szczęścia świat się tak bardzo potrzebuje. Świat, który troszeczkę jest
może zniszczony przez pandemię, przez wojnę, która toczy się niedaleko nas. I dlatego my jesteśmy właśnie postawieni w tym miejscu, w tym czasie. Bóg daje nam konkretne zadanie do spełnienia, abyśmy nieśli radość tam, gdzie tej radości brakuje. Tego sobie i Wam.